Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, w związku z tym, że obecnie mamy bardzo trudną sytuację na polskiej wsi, u polskich rolników, od 2 lat praktycznie mamy problem, jeśli chodzi o rynek zbóż. Kilka milionów ton spłynęło w 2008 roku do Polski właśnie tego ziarna, w szczególności mam na myśli pszenicę. I w związku z tym za późno wprowadzone cło pogorszyło sytuację u polskich rolników, jeśli chodzi o rynek zbóż. Rynek mleka, również trudna sytuacja. 50-70 groszy dzisiaj kosztuje liter mleka. Naprawdę to dochodzi do katastrofy. Rolnicy spłacają kredyty. Niektórzy to praktycznie każdy grosz i praktycznie nie ma środków jak gdyby na spłacenie tego kredytu. Również rynek cukru, upadła cukrownia w Łapach w Lublinie i stąd moje pytanie, jak gdyby będą również, czy są, będą zabezpieczone środki na te działania. Mam na myśli, czy są zabezpieczone środki na dopłaty do paliwa rolniczego, czy będą środki na zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt, czy będą środki zabezpieczone na dopłaty do roślin energetycznych, czy są zabezpieczone środki na szklankę mleka dla dzieci w szkołach, czy są zabezpieczone środki na owoce dla dzieci w szkołach. Jeśli sport chodzi, bo widzę pana ministra, panie ministrze, a w szczególności do pana ministra finansów. Panie ministrze, ja mam takie ogromne pytanie do pana, czy w końcu zwolnicie budowę orlików z podatku VAT? Ja bardzo proszę już po raz kolejny, bo naprawdę to są jakieś kpiny, są dzisiaj chwalenie, prawda, budową orlików, a ja bym nie tak dawno na odbiorze orlika w miejscowości Dubiecko, budowa kosztowała 1 700 000, czyli w tym samego podatku VAT 350 tysięcy, czyli tak, jedną stroną daliście 330, zabraliście 350, to znaczy zarabiacie na tych orlikach, czyli tak nie może być. I mam kolejne moje pytania, czy są zabezpieczone środki w budżecie na 2010 rok na budowę łącznika w Jarosławie na wysokości Huty Szkła? I czy są zabezpieczone środki na budowę obwodnicy miasta Przeworska, Łańcuta, Przemyśla, Ropczyc i w jakiej kwocie na 2010 rok i na kolejne lata? I ostatnie pytanie, czy są zabezpieczone środki na renowację i rewitalizację zabytków w Jarosławiu i w jakiej kwocie? A dodaję, że miasto Jarosław to miasto królewskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.